Ona ma garnek na głowie, ona jest cięta. Ona ma dredy! Ona jest cięta na garnek. Tej mi kochali. Kto w komentarzach zgadnie, kim jest ta postać w starej wersji, dostanie 100 punktów. Nie wiem, do czego one będą służyć, ale no. Na grupę dostanie 100 punktów. No to dostanie 10. Po 100 to niech napisze nam na grupie. Nie, w komentarzach. Na grupie, żeby było więcej osób na grupie. Tak, właśnie zapraszamy na grupę. Taka reklama. Taka chamska reklama. Tak. I na mojego bloga również. To jest ta sama postać, tylko oczywiście po transformacji. Tak! Niczym czarodziejka z Księżyca. I nikt jej nie poznawał. To jest niczym Mahoshoujo. W ogóle, ty oglądasz Mahoshoujo. W ogóle, ona ma kozaczki, które są przyklejone do kopyt. Widzisz w ogóle te szpilki? Widzisz, co tutaj jest? Tak, coś tutaj jest. Ten ogień jest tak bardzo realistyczny. To miał być ogień. To jest takie, będę brał cię. W aucie. Mnie? Nie. Coś chyba przekręciłeś mi tego. Nie. Ale ten ogień i ten zamek tak bardzo potrafiłam rysować budowlę. Wiesz co to jest? To jest jesień. To ty, że nie spadły liście tutaj też i to jest jesienny krajowy. No wiesz co jeszcze zauważyłam? Że tutaj zrobiłam dym. Widzisz ten dym? Nie. Tutaj powinien być dym, nie, ale co z tego? Zrobiłam go tutaj. Skąd dym, jak to jest jesienny krajobraz? Puknij się. No ale nie, to jest w ogóle nicość, nie? Tu się kończy... No. Uniwersum się kończy. Ziemia się kończy. Kiedyś zrobię tego remake. Nie wiem kiedy, ale zrobię tego remake. Proszę nie. I tak to zrobię. O. Następne. Coś by tutaj wziąć. To. Nie, to zaraz. Dobra, bierzemy to. O. I oczywiście twórka, jak mi mówiłaś, twórka My Little Pony wzięła od ciebie, ściągnęła, bo jest głupim, niekreatywnym dzieckiem. No i wytłumacz proszę, o co chodzi? Ona wygląda podobnie jak Celestia. Tylko, że ja ją wymyśliłam w 2011, mam być. Tego, że ona jest zajebistrza, bo ma tutaj te grzebienie i może drapać swoich podwładnych. Dokładnie. Ona tak lata nad nimi i ich drapie. Ale widzisz tę koronę? To wygląda jak rogi. Tak, właśnie ona chodzi. Zdeformowana czaszka. A w ogóle widzisz tą kieckę? Ona ma sylwetkę faceta. Ona ma talię osy, bez bioder. Taki gorset. A teraz dolna część rysunku. Du. I w ogóle ten. Tańczymy labada, labada, labada. W ogóle, wiesz co ci jeszcze powiem? Że chyba miał być jeszcze siódmy strażnik. Ja mówię poważnie. Ej, czemu on ją kopie tutaj? Bo lubi. No sorry, skoro są kuzynostwem, to ma prawo, prawda? Ona ma... Dobra, nie powiem co ona ma na rynku. Dobra, powiem. Raka! Nie, ona ma wariał dżingary. Lekka pani obyczaju. Tak. A w ogóle... Odebacz, zamienione kolory kiecek! Ona sobie liże palce! Nie ma palcu! Ona sobie liże kopyto, bo wdepła w gówno i teraz zlizuje to. Cicho! Wiesz co jeszcze ci powiem? Może ona wygląda jak dziecko z chóru kościelnego. Bo jest murzynem, nie? Ma jasną kieckę. Ona też się unosi. A w ogóle widzisz te realistyczne buty? To są kapcie. To są ziemniaki! Nie, on ma śpioszki pod tym założone. Dobra, nie. W ogóle. Dalej. Prawie przewróciłeś statyw. To ty trzymasz rękę między nogami statywu. Dobrze, że dodałeś się statywu. On ma raka dupy, ma dupę tutaj. Zwisa mu dupa, po prostu idzie. Dupa za nim się ciągnie. Jezu, nie. Wiesz, że ze śmiechu można umrzeć? Bo przepona ci pęknie czy coś? No aż tak to się chyba nie śmieje. Ale... To jest całkiem niezłe. Mhm. Pomijając to, że większość była przerysowana. Czemu ona ją trzyma za dupę? Czemu ona ją maca? To był czas, kiedy miałam fazę na wycinanie wszystkiego, co popadnie. Czyli rysowałam to w sześciolatkach. Niczym pewna.
ekipę. Mhm, To się wytnie, to się wyciszy. Nic nie słyszeliście. Bo przyjdę do was i ogolę wam dom i spalę brwi. Co? Słyszycie? Ogolę wam dom i spalę brwi. To jest groźba karalna, bo bójcie się. Pójdziesz siedzieć. Spłonę, tak. Wcześniej spłonę w piekle, ale dobra. Przynajmniej będzie mi ciepło. Nie śmiej się. Członek na twarzy. Bo ci przepona pęknie i co ja zrobię? Będę musiał ci dobić statywem, żeby. To jest jadę. Jadę po członku na twarzy. Z porami po ziemniorach zamiast włosów. I ona ma tutaj macki. W ogóle. Wszystkie palce są równej długości. Ona jest w połowie szaraki. Nie mam pojęcia, na czym ona się. Na czym ja się wzorowałam w sobie. Na Berlinkach. Na jedynkę się wzorowałaś, bo paru jedynki. W sumie to wygląda jak rzędy penisków. Nie, wow. Chociaż to nie jest lepsze. To na twarzy. Ten nos. Powiedz, co widzisz, dostajesz ciastko. Przecież to już powiedziałeś. Nieprawda. Co drugie ciastko dostaniesz? I ona. I ona. W ogóle te uszy. Ja potrafiłam tak bardzo rysować uszy. I do teraz umiem tak bardzo rysować uszy. Ona jest. Ona ma. Ona ma. Tu ma cyca, tu ma. Nie, tu nie ma cyca. Ona. Ona w ogóle jest facetem chyba, nie? Te proporcje. Czekaj, jak odwrócisz, to ona ma taliosy. Jak odwrócisz? Tak. W ogóle te stopy. Da się w ogóle tak stanąć? Wstajemy, próbujemy? No. To my robimy ze swoim życiem. Okej. Okay. Czekaj. Niczym balerina. Ała. Teraz ty pokaż te stopki. Moje przez grabne stópki. Dio. Dio. Jeszcze. Ała. Jeszcze na, jak na szpilkach. Czekaj. Tak. Udało się. Ty już masz krzywe nogi, więc... Dziobaj. Jesteś w połowie drogi do ideału. Jesteś do perfekcji. Ale podobieństwo jest. I ona ma tutaj róg jak jednorożec. Tak. Pink happy unicorn. Dancing on rainbow. Pink happy unicorn. Dancing on rainbow. Zakładamy worek? Nie. Rozczarowałeś mnie. I to najlepsze? Uwaga. To czy to? To na końcu. Dobrze. Muszę mieć do tego zgrabny komentarz. Dobra, zacznijmy od tego może. O Boże. Tym razem nie zrobię jej peniska zamiast nosa. Teraz... Ona ma oczy kosmity. Ona ma kocie oczy w połączeniu z oczami jaszczurki, oczy jaszczurki. W ogóle ona to chyba sobie wyprostowała włosy, nie? Prostownicy użyła. Ale mam takie same kolczyki, chociaż nie, tutaj też mam peniski. Kolczyki to są... Nie! No tak, no, to są peniski. No nie, co ja. Ja nie wiem, jak ty miałaś wzór inspiracji, żeby to rysować. No ja nie wiem, no. O Boże. Dobra, w ogóle nie wiem, czemu mi się kojarzy tak bardzo ten ubiór z Percy Jacksonem. W ogóle ten naszyjnik. Bo on miał jakąś tam koszulkę. No wiem, to akurat która wiem. Lubiła mu się rozdzielać z tego, co pamiętam, ale wracając. Miał jeszcze jakiś sznurek, na którym mógł się powiesić. I tam były jego koraliki, jego kuleczki były na sznurku. Dobra. W ogóle, przeanalizujmy podpis. Jadę Tiara! Czekaj, ja to przeczytam. Główna bohaterka! Cicho, no to ja go przeczytam. To wyżej coś przeczytam. Dobra, czytaj dalej. Charakter dobry! Po prostu tak bardzo się rozpisałam. Strażniczka, dwukropek, energia! Wszyscy wiedzą, o co chodzi! Teraz ćwiczenia z tą, jak ona miała... to... Chodakowska! Tak, ćwiczenia z Chodakowską. Energia! Power! Energia! Power! No to jeszcze zna nowego trenera. Tak, był idealny. Dobrze, teraz ja... Tym bardziej pod względem sylwetki. Mhm. Jestem no. Dobra, teraz przejdźmy dalej. Tu.
Grzegorz z rakiem! Ale co, on ma w ogóle na ryju? On ma wario obciągary. To też. Ale, On jest. On miał mieć zarost. On jest spedalony. Wygląda jak pedałek. Dobrze, przeczytam. Glory Królewski. Tak bardzo imię angielskie i nazwisko polskie. Tak. Główny bohater. Charakter dobry. Strażnik wiatru. Powietrza. Tam jest napisane powietrze. Strażnik wiatru. Nie łapię. W ogóle znowu zaobserwuj, co się dzieje z jego ręką. No, nie. W ogóle on ma naszyjnik z Witch. Nie wnikaj. No pokaż to. Tak. Widzę. Chyba symbol tego Witcha czy Stricia czy... No, bo nie wiedziałam co wymyślić, więc zrobiłam takie... Tak bardzo... O, jeszcze tutaj są Ukrainy. A, zaczęty. Ania Lis, nie mam pojęcia kto to jest, albo Klaudia Dąb. Postać drugoplanowa, charakter zły. Postać drugoplanowa, charakter dobry. Tak bardzo się rozpisałaś. Tak, o tych charakterach to chyba najbardziej. No czekaj, nie zostaw, to muszę wejść do tego... Mój ostatni rysunek. O Boże, to jest kawaidesu! Te grzebienie zamiast. A na ma grzybi scenariu. Grzebień, wyrastający z pleców. Ale nie, albo nie, to jest prezentacja tego, że ma moc grzebieni. Jak każda twoja postać, i tam już po prostu mój idealny rysunek już tam czeka na pokazanie. Tak. Nierówno wydepilowane brwi, jeżeli da się brwi wydepilować, jeszcze w dziewczynie. Ona sobie wydziubała włosy na brwiach i po prostu jej się za dużo oberwało i teraz wygląda tak jak tak. A tak się zdarza nawet na co dzień. Pozbyła się mono brwi, teraz wygląda jeszcze gorzej. Jedno oko jej się rozpływa, dlatego ma jej nieco niżej. W ogóle widzisz ten nos Voldemorta? Tak. I te usta. Nie powiem tego, co chciałem powiedzieć. Powiem... Ale przynajmniej nie ma warów obciąganych. Wary obcięga, ale nie, ona ma nas Voldemorta, będziemy pewnie... Ale w ogóle to wcięcie, nie? Ta sukienka ma takie samo wcięcie, jak się kończy ten naszyjnik. Ona ma serek i ona nie ma obojczyków i ona... Nie ma cycków. Ona jest suzą. W ogóle tu też mam taką super anatomię, nie? Że tu się kończą mi żebra i tak dalej. To są ręce. Teraz widać tutaj, co się dzieje z tymi rękami. Ona tutaj też grzebie. Nie! To są takie rękawy ala chiński mistrz sztuk walki. I ta ręka to jest atrapa, żeby nikt się nie domyślił, że ona nie ma dłoni. A nie, ogólnie, jeśli ktoś miał już biologię i jest w gimnazjum i miał biologię i miał już o owadach, czy tam nie pamiętam jak to się nazywało, o stawonogach, to przypatrzcie się, to jej ręka wygląda jak płuc od chawki u pająka. Już tak wyśniesz panu tym żołnierzynku. Cicho siedź. I to wygląda, ona oddycha płuco z chawkami i już tyle się wypowiedziałem. Bawię się manowrem, sobie coś mi wyszło. Dobrze, kontynuuję. Przeczytajmy to imię. Herle. 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 I te zawiasy. Tak. To nazwa została spenetrowana przez ślimaki. Teraz to imię pisze całkowicie inaczej, ale powinno się czytać jako Cherly, czyli... czereśnie po angielsku, ale pisze się inaczej. Tak. Bo ona właśnie pochodzi od tej postaci. Nieważne. O nie! Zostaliśmy zaatakowani przez mroczną czereśnię. Dawaj to. Nie, ona miała na początku na imię Malina. Boże. A je, jeszcze wcześniej wiesz jak miała na imię? Marysia. Nie, zgaduj dalej. Ofelia? Nie. Kiedyś tego imienia nie znałam. Zuzia? Nie, nazywała się, uwaga, zła. Nie, zabiłaś mi. Czekaj, było widać moją głowę? Nie. O, szczęście. Widać jej głowę. Tak zagląda tutaj. Mam minę jak większość tych dziewczyn ze selfie. To nie, ona sobie tak będzie, nie? O, widzisz tą minę? Ona ma takie... But first, let's take a selfie. Nie wyszło ci. Bo znowu zepsujesz ostrość. Zniszczyłeś moje rysunki. Aha. Dobra. To nie wygląda źle. Krzysztof to odrysowywał z bajki. Nie, przecież to rysowałem na świetlicy.
Tak, ale ty wcześniej już coś takiego rysowałeś. No to... Więc po prostu z pamięci to też było jakieś tam bajki, robot boy, czy jakoś tak miałem na to psychofazę po prostu. Tak, ale rysowałeś, nigdy nie rysowałeś postaci męskich, tylko zawsze rysowałeś ją. Nie, ja rysowałem go i to dużo, bardzo go, często go rysowałem. Ale ja i tak się skonfiskowałam ten rysunek. Nie, bo ja to Ta małpka to chyba też tam jakaś małpka była, nie? Nie Ktoś wiem. Może pamięta? Nie, ale w każdym razie to ona... Ten ogień! To nie jest ogień, to są marchewki. I ogólnie ona ma minę z celi. Zjem ci duszę. To o czym mówią, zjem ci duszę. Raczej... To są oczy? Raczej zjem ci duszę. Tyle razy mówiłeś to samo, że już wszyscy się domyślili, o co ci chodzi. W ogóle widzisz tą perspektywę. Tu jest wcięcie, a tu jest idealnie proste. A tu jest już tak jak trzeba, nie? No. Te klocki są... Tutaj jest większy klocek, tu jest mniejszy klocek. Ten klocek jest bardziej kęciaty. To jest bryła. Ale te palce. To wciąż wygląda lepiej niż niektóre twoje beniski z dłoni. Tak, ale przecież ja rysowałam swoje rysunki, tak? Czekaj, które przerysowałeś głównie z bajek. Kimkolwiek też rysowałeś. A to! Nie, to było! To było właśnie zjem ci duszę, a nie tamto było to, co kupował ci dom i spalę matkę, ale... Dobra, to jest... A co? To jest zjem ci duszę. To jest zbliżenie określone stworzenie, martwy płód. No i mówisz, że to jest lepsze niż te peniski zamiast palców. No ale popatrz na to, na moje połamane. W ogóle ile ona ma tych palców? Raz, dwa. Pięć, trzy, po cztery. Raz, dwa, pięć trzy, ma. Cztery, po pięć. I w ogóle te nogi, czy ona w ogóle się na nich poruszała? Jeszcze pamiętam, jak się na mnie krzywo gapiłaś, kiedy ja sobie liczyłem po prostu w przedszkolu, ile ma być palców, ty takie na mnie takie... A sam rysowałeś cztery palce. Nie, bo mi się zdarzyło czasami rysować jednemu sześć, a drugiemu cztery. W drugiej tak, ręce. A ty na mnie takie... What the fuck? Bo ja sądziłam, że potrafię liczyć, wiesz. Ty wygłupie dziecko liczy. Palce, tak. Teraz się żegnamy i... I nie wiem, co powiedzieć więcej. I ona pofrunie. Raz, dwa, trzy. Dobra, to się nie udało, ale... Ale poleciała. No to... To teraz na trzy, dwa, jeden, cześć, tak? Nie. Dobra. To nie wyjdzie. Także ja się żegnam, Krzysztof, nie. Do zobaczenia. Nie.